Dzień dobry, moi drodzy, w ten piękny dzień. Zobaczcie, jaki mam piękny widok. Tutaj spałem właśnie. Jest godzina 6:10. Zaczyna świtać. Za chwilę będzie niesamowicie spektakularny wschód słońca. Tutaj spałem w takim miejscu niesamowitym. Coś pięknego. Także miejcie dzisiaj wspaniały dzień, moi drodzy. Jest normalnie masakra. Szukam autobusu, którym będę mógł jechać do Corleone. Chodzę od 1,5 godziny wokół dworca, pytam wszystkich, nikt nic nie wie. Odsyłają mnie od dworca do dworca. No normalnie idzie, mózg się aż lasuje mi, jest tak gorąco. Nikt nie mówi w ogóle po angielsku, muszę używać cały czas translatora, bo jest pojedynczych słów się sprawa dogadywać. To jest normalnie jakaś porażka. Teraz mnie w końcu tutaj wysłali. Ale nie ma też rozkładu żadnego, jest taki rozpierdol. Wszędzie czarnuchy, ciapaki i możecie mnie zhejtować za to, że ich tak nazywam, a mnie wkurwiają. Bo podchodzą, special offer, water. Kurwa, normalnie przyjebałbym już któremuś z chęcią. Bo mnie do szału doprowadzają. Masakra. Nie zdążyłem przez co na pociąg do Cefalu. Dzisiaj jest niedziela, autobusy do Corleone nie jeżdżą. Dopiero jutro jeżdżą. Mam nadzieję, że stąd przystanek jest ten, który... że w końcu mi wskazali dobry, tutaj oni byli zorientowani, wszyscy twierdzili to samo, a wcześniej każdy co innego twierdził. O, mam rozkład. Hela, mega bitch. Rally Palermo Alta Fonte. Ej, ale chuj wie. W każdym razie, no, mam nadzieję, że jutro uda mi się tam do Corleone dojechać, bo jak nie, to nie, to będę cisnął na stopa, wyjadę do miasta. Z miasta wyjadę na wylotówkę i tam będę stopa łapał najwyżej i tyle, no. Inaczej się nie da. Siemanku. Dojechałem właśnie do Cefalu, jakoś tak. W każdym razie wjechałem do Cefalu. No i co się okazuje? Kolejny kurort turystyczny dla wielorybów. Leżą jak te wieloryby. Smażą się w słońcu. W sklepie drogo jak cholera. Ale skoro już tutaj przyjechałem, to zostanę tutaj na dzisiaj. Jest godzina dopiero 14:20. Tam jest ta wielka skała, co tam jest. Ona ma aż 250 metrów ponad poziom miasta wystaje. No i tam będę szukał sobie miejscówki do spania na dzisiaj, na niej, bo z dołu wygląda idealnie, żebyś tam skitrać. W każdym razie jutro 5 rano z powrotem jadę do Palermo i o 7 rano próbuję się dostać do tego Corleone. Zobaczymy,
czy z przystanku, który mi wskazali, to faktycznie odjeżdżają te autobusy. Jeśli tak, to zajebiście, jeśli nie, to po prostu biorę jakiś autobus czy pociąg, który mnie wywiezie poza miasto na wylotówkę i łapę stopa. Nie będę się czaił z niczym, bo koniecznie chcę się tam dostać. A pojutrze prawdopodobnie czeka mnie 40-kilometrowy trekking przez góry z Corleone do Poggio Reale. Jest dokładnie 39 km, czyli do przejścia akurat 10 godzin. Cały dzień zaopatrzę się w wodę, w jedzenie. No i będę pewnie cisnął w ten sposób. Po prostu nie chcę do Palermo już jeździć, bo to miasto jest ohydne, to jest tak wstrętne. Jeszcze nigdy nie było, jest gorsze niż Londyn. Ile zakochanych tutaj było. Jaki wspaniały kościół tutaj jest, a ja idę tam na górę zaraz. No, przyznacie, że ten widok normalnie miażdży. Zobaczcie, jaka w ogóle to miasto jest pod taką górą wybudowane. Nieźle, nie? I jeszcze raz. Pyk. Troszeczkę rozświetlimy. Zobaczcie. Miasto wyrastające z morza. Przepięknie to wygląda. Jak widzicie, życie na włoskich uliczkach pojawia się dopiero po zachodzie słońca. Jest dwukrotnie więcej ludzi niż było wcześniej. Ale właśnie chciałem powiedzieć. Ale. Powiem tak, noc spędzona na plaży, przerąbana sprawa. Dla mnie za głośno stanowczo, może za bardzo szumi. Piasek mam dosłownie wszędzie. A teraz idę na pierwszy pociąg, który jedzie do Palermo. No i próbujemy się dostać do Corleone. Zobaczymy, czy autobus jeździ z tego miejsca, które mi wskazano. A jak nie, to autostop. Oby jeździł autobus, bo mi się nie chce na autostopa jechać dzisiaj. Dobra, jestem w Palermo. Pociąg był opóźniony o całe 10 minut, ale na szczęście zdążyłem na przystanek jeszcze zanim w ogóle autobus do Corleone przyjechał. Pytam się właśnie kierowcy, czy będzie w ogóle jakiś autobus do Corleone.
Mówi, tak, tak, będzie. Tutaj, czekaj. Oczywiście musiałem się po włosku zapytać. Także, bo przecież angielski tutaj nie istnieje w ogóle. Ale najważniejsze, że kierowca powiedział, że tu że będzie tutaj, żeby czekać. Zdążyłem. Udało się. Udało się. Siedzę w autobusie i ruszamy w dalszą podróż ponownie w góry do Corleone.